podczas uwielbienia, jak opadliśmy głos, przyszedłem takie słowo, to sprawia, że zawsze słyszę krzyki wybawienia. Wołaj do Boga, zostaniesz wybawiony. Słuchajcie, to już jest trzecia rzecz, czyli to są trzy niezależne informacje zewnętrzne dla ludzi dzisiaj, że istnieją przestrzenie takie, które są przestrzeniami kompromisu, które tak naprawdę są obsadzone przez diabła. Słyszeliście w proroctwach, masz władzę nad tym, podejmij decyzję. Bóg chce, abyś z tego wyszedł. Rozumiecie? To są ważne sprawy. To są bardzo ważne rzeczy. Kochani, rozstawiajmy krzesełka, uwielbiajmy dalej Boga. Hallelujah.